Witam Państwa bardzo serdecznie, Katarzyna Pawłowska, TV Reklama. Znajdujemy się na gali High League. Jest ze mną Carlito. Witam. Cześć, cześć. Powiedz mi, mój drogi, no to był Twój debiut. Jak emocje? To pierwsze wejście do oktagonu. Bardzo mnie to ciekawi. No, byłem zbyt pewny siebie. Mój narożnik widział też moją pewność siebie. No, zgubiła mnie ona, bo jestem przegrany aktualnie. No, ale mimo wszystko jestem zadowolony z tego wszystkiego. Życzę mojemu przeciwnikowi jak najlepiej. Okazał mi szacunek po walce. Powiedział, że nie muszę usuwać Instagrama, więc jestem zadowolony. No i co? No i fajnie. Tak, bo wy mieliście ten układ z Instagramem. Dość tam na konferencjach było to wspominane i wypominane. Widziałam też tutaj podczas wywiadu Mateusza Kaniowskiego, że no jednak to ty podszedłeś, przybiłeś piątkę swojemu przeciwnikowi, więc pomiędzy wami już takiego konfliktu nie ma. Nie będziemy nawet, ja powiedziałem do niego w trakcie jeszcze wywiadu, że jeżeli chce, to możemy nawet dalej coś sobie razem pomyśleć. Nie wiem, jeśli on mnie zaprosi gdzieś tam, będzie coś robił w internecie, to ja chętnie do niego przyjdę, czy cokolwiek. To w tym momencie już dla mnie nie ma żadnej spiny, czy niczego. Między nami już sobie wyjaśniliśmy, daliśmy sobie po pyskach po prostu i tyle. A powiedz mi, czy na przykład nie chciałbyś rewanżu? Nie. Nie, bo to jest niepotrzebne. Nie. Jakby może był remis, to wtedy ten rewanż byłby spoko, ale on mnie po prostu pokonał i nie ma sensu teraz jakieś trylogii robić, jak Amadeusz z Polakiem czy coś. To nie o to chodzi. No a powiedz mi, jak teraz spędzisz swój czas? Wakacje, odpoczynek, czy może gdzieś dalej treningi? Wrócę do moich kolegów na pewno, bo na mnie czekają. Moja okolica, tam chłopaki mi kibicują, więc wrócę do nich. Widziałem, że już do mnie dzwonili. Cały czas czuję, że mi telefon wibruje, więc będę musiał wrócić jeszcze i do nich podzwaniać wszystkich. No zawiodłem, bo zawiodłem, ale... No co? No zobaczymy, co z nimi. Pewnie wrócę i sobie jakiś tam balecik mały uderzymy. To znaczy, powiem ci, moim zdaniem naprawdę ta walka była dość interesująca. Tam ty też widziałam, że wyprowadziłeś parę ciosów, więc Big Jack też miał takie chwile, ciężkie chwile w tej walce. Więc uważam, że powinieneś być z siebie zadowolonym, a ty tak nie do końca chyba jesteś. Ja ogólnie nie, ani jestem zadowolony, ani nie jestem smutny z przegranej. Bo kolega mi kiedyś powiedział, przegrać to nie jest wstyd. Wstyd, jakbym się poddał, a ja się nie poddałem i no i co? No i nie mam czego się wstydzić teraz. No przegrałem i już. Ktoś musiał po prostu, no to wypadło na bok. Powiedz mi, jakieś cięższe obrażenia, czy tylko skończy się na parę siniakach? Nic cięższego nie mam, mam tutaj obite, czuję, że tutaj mam obite. Nogę mam okopaną, właśnie to, co mówiłem, że będzie mi kopał, to właśnie mi okopał. No i co, fajnie, fajnie. Ja też lubię dostać w biapę, więc mi się podobało. A powiedz mi, no bo Big Jack tutaj zapowiada takie, że chciałby się skonfrontować z Minimajkiem. Czy ty na przykład byłbyś gotowy mu pomóc w przygotowaniach, jeżeli chodzi na przykład o sparingi? Jeśli by szukał sparing partnera, czy Minimajk, czy Big Jack, to ja jestem, z Minimajkiem już pisałem sobie, Minimajk jakby przed tą walką pisałem z nim i bardzo jest w porządku, Big Jack też jest bardzo w porządku chłopakiem, więc... Ja jestem w porządku, dziękuję ci bardzo, pomóż i obu, za walkę. Obu im będę kibicował, jeśli do takiej walki dojdzie i jak będzie chciał i jeden i drugi, to im mogę jako sparring partner pomagać, to nie ma dla mnie problemu z tym. No a powiedz mi, ty tutaj wiążesz dalej jakąś swoją przyszłość, karierę właśnie z walkami? Jeszcze chciałbyś, masz kogoś, z kim ty właśnie chciałbyś zawalczyć? Nie mam takiej osoby, ale jeśli będzie... Co się stało? Kto przegrał? Co się stało? Kto przegrał? Adam. Co się stało? Adam. Co się stało? O, to duży szok, moi drodzy. Duży szok. Widzę, że... No, ładnie. Ładnie sobie dzisiaj ktoś wygrał pieniądze. Szacunek też dla Narcyza w takim razie. Tak, zdecydowanie gratulacje z tego miejsca. Jesteśmy... No, nasze miny chyba mówią same za siebie. Naprawdę, wow. Mój drogi, no to czego mogę ci życzyć? Zdrowia, wytrwałości. Żebym się szybko, bo tutaj, żeby mi twarz wróciła do normy i tyle. Słuchaj, udanego wieczoru ci przede wszystkim życzę. Dziękuję ci ślicznie, bardzo mi było miło.